kamerą na kasku, abyśmy zobaczyli, jak to wygląda z punktu widzenia skoczka. To jest obiekt mniejszy, jak wspominałem, punkt konstrukcyjny 85 metrów, rozmiar tej skoczni to 94 metry. No można tutaj skakać dosyć bezpiecznie, ponad 90 metrów. Takie skoki zawodnicy prezentowali nam i podczas wczorajszych kwalifikacji, i podczas dzisiejszej serii próbnej. We wczorajszych kwalifikacjach startowało trzech naszych zawodników, którzy musieli w tych kwalifikacjach startować, aby móc być dzisiaj w pierwszej serii konkursu głównego. Z trójki Rafał Ślisz, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą. Ten ostatni zawodnik Ustronianki zakwalifikował się do 50, do pierwszej serii. Odpadli, skacząc bardzo słabo we wczorajszych kwalifikacjach, i Dawid Kubacki, i Rafał Ślisz. A więc...